Dzień dobry. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej witam Państwa bardzo serdecznie w dzień szczególny. W dzień powołania fundamentu Polski podziemnej. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pana Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Panie prezesie, szanowni kombatanci, żołnierze Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, państwo nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście. Chciałem bardzo podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej za współpracę, za wspólne działanie razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Historia to istotny element naszej tożsamości narodowej, stąd zmiany, które w tej dziedzinie następują i dotyczyć to będzie nowo tworzonej szkoły podstawowej, będzie to dotyczyć także obecnego 3-letniego liceum ogólnokształcącego i dalszych planowanych zmian, czyli 4-letniego liceum ogólnokształcącego. A więc historia będzie i musi odgrywać istotną rolę w kształtowaniu nowych pokoleń. Ja sam ze szczególnym wzruszeniem z jednej strony jako wnuk majora Armii Krajowej patrzę na kombatantów siedzących w pierwszym rzędzie i oczywiście jako nauczyciel historii z 29-letnim stażem z ogromną przyjemnością, jak powiedziałem, jeszcze raz witam uczniów. Patrząc z tej perspektywy 29 lat pracy nauczyciela historii, oczywiście wiem, że mody, w cudzysłowie mody na historię się zmieniają. Im bardziej niektórych tematów zakazywano, tym bardziej młodzież chętnie o nich słuchała. Natomiast na pewno poza wszelką modą jest fenomen polskiego państwa podziemnego. I o tym fenomenie opowie prezes Instytutu Pamięci Narodowej, któremu z ogromną przyjemnością oddaję mikrofon. Szanowni Państwo, ale przede wszystkim Wy, weterani, dzisiaj oficerowie Armii Krajowej, Wy świadkowie tamtych czasów. Wy to pamiętacie wszystko, Wy to przeżyliście. Dzisiaj siedzicie tutaj w mundurach, a wtedy wasi przodkowie, dowódcy musieli te mundury zrzucić, żeby zejść w podziemie do konspiracji. To było bardzo bolesne, ale wy to pamiętacie, wy to przeżyliście, wydaliście świadectwo tamtym czasom, ale przede wszystkim zwracam się do was, obecni tu nauczyciele i uczniowie. Bo to na Państwu leży ogromna odpowiedzialność, zadanie, żeby tą historię przekazać nam i również następnym pokoleniom. To jest wielkie zadanie i my jako Instytut Pamięci Narodowej uczynimy wszystko, aby pomóc w przekazaniu tej pamięci dobrej, dumnej, bo to już było wspomniane, polskie państwo podziemne jest fenomenem. I dzisiaj spotykamy się w tym dniu szczególnym. Dlaczego dzisiaj? Co stało się 27 września? Dzień wcześniej, bo 26 września 1939 roku walczyła jeszcze stolica. Jeszcze broniło się kilka punktów w Polsce. Polsce, która została napadnięta, na którą wydano wyrok śmierci 23 września. Ale dalej się broniliśmy i broniła się Warszawa. I 26 września na lotnisku w Bukareszcie, dalekiej Rumunii, w Rumunii, gdzie znalazły schronienie najwyższe władze Rzeczpospolitej z naczelnym wodzem, marszałkiem Edwardem Rydzem Śmigłym, załoga samolotu z majorem Edmundem Galiantem porwała ten samolot. To był samolot szczególny, dwa takie samoloty były. To był samolot PZL-47, bardzo nowoczesny samolot. Dwa prototypy tylko były. To też wskazuje na to, czym była druga Rzeczpospolita i myśl techniczną. Gdyby ta wojna wybuchła trochę później, być może inny byłby przebieg. Ale
oni ukradli ten samolot, można powiedzieć. Porwali, przelecieli nad frontami i wieczorem 26 roku major Edmund Galliant wylądował na lotnisku Bemowo. I kilka godzin później spotkał się z dowódcami Warszawa, generałem Juliuszem Rumlem. Przekazał mu rozkazy od marszałka Rydza Śmigłego. I było po pierwszej w nocy, 27 września 1939 roku, gdy generał Juliusz Rumel przekazał, podyktował w obecności sekretarki krótką taką notatkę właśnie generałowi Michałowi Tokarzewskiemu Kałaszewiczowi. Przekazał mu tej notatce zadanie, żeby podjąć walkę w konspiracji. Kilka godzin później w otoczeniu najbliższych, zaufanych oficerów rozpoczęła się działalność konspiracyjna. Tak narodziła się służba zwycięstwu Polski. Rozpoczęła się historia polskiego państwa podziemnego. Ale czy to było pierwszy raz w historii Polski? Bo to państwo polskie podziemne rozrosło się również w struktury obejmujące swym zasięgiem całą Polskę. To nie było pierwszy raz w historii Polski. I myślę, to trzeba pamiętać. Oficerowie, którzy tworzyli podziemie, konspiracje, byli wychowankami II Rzeczpospolitej. Druga Rzeczpospolita powstała na micie powstania styczniowego. Powstania, które przegrało, ale tak naprawdę zwyciężyło. Bo powstała ta legenda walki o wolność. I my, myśląc o powstaniu styczniowym, mamy, takie skojarzenia się pojawiają, ryciny Godgera, walka, kosynierzy, powstańcy styczniowi, ale było coś jeszcze. Był fenomen, jak to określano, państwa tajemnego. To Agaton Giller, jeden z członków rządu narodowego, mówił, że państwo tajemne, polskiego państwo tajemne lat 1863-1844 było czymś niezwykłym. Było najpiękniejszym, jak on pisał, przejawem polskiego ducha narodowego. Bo to wtedy Polacy po raz pierwszy stworzyli swe państwo, państwo, które utraciło swoją niepodległość w 1795 roku w podziemiu, z finansami, z administracją, ze skarbem, z łącznością, z pocztą. To jest rzecz mało znana, dlatego jest tak mało, mniej znana, jak to, że obok Armii Krajowej, obok walki zbrojnej w czasie II wojny światowej była również w podziemiu działalność polityczna, działalność administracyjna. Dlaczego? Zawsze walka jest bardziej plastyczna. Mamy zdjęcia oddziałów leśnych, mamy wykolejone pociągi, wysadzone mosty i walkę tutaj niezwyciężonej Warszawy w Powstaniu Warszawskim. To jest plastyczne. A jak pokazać ten trud tysięcy Polaków prowadzących tajne nauczanie, przygotowujących plany odbudowy przyszłej Polski? Przecież nie robiono wtedy zdjęć, a jeżeli robiono, to są pojedyncze. Jak pokazać ten wielki wysiłek tego, co tak jest związane z historią Polski, tych setek, półtora tysiąca pism podziemnych, książek, tej bibuły, która towarzyszy nam już od tylu dziesiątków lat. To jest mniej plastyczne i dlatego walka, opór zbrojny przechodzi do łatwiej. Łatwiej o tym pamiętamy. Natomiast ten wysiłek cywilny, społeczny, administracyjny gdzieś nam ucieka. Dzisiaj jest doskonały dzień, aby to przypomnieć. Jest jeszcze rzecz jedna. Proszę Państwa, podejrzewam, że każdy z Państwa dzisiaj ma przy sobie komórkę. Żyjemy w świecie, gdzie wyciągamy ją z kieszeni i możemy połączyć się z drugim końcem świata. Wiemy natychmiast, co wydarzyło się za oceanem. Wtedy tego nie było, proszę Państwa. Nie było w czasach powstania styczniowego,
nie było później, w czasie II wojny światowej. I zbudowana, zdają sobie Państwo sprawę, że informacja jest jedną z podstawowych rzeczy, żeby budować struktury. Proszę sobie wyobrazić ten ogromny wysiłek, gdy my nie wiemy, co dzieje się w drugiej dzielnicy. A tą łącznością trzeba było objąć cały okupowany kraj. Ja już nie wspominam o tym, że za posiadanie radia groziła kara śmierci. Ale tą łączność tworzono. Nie tylko tutaj, na terenie okupowanego kraju, ale stworzono również z władzami polskimi, które najpierw z rządem polskim, którego siedzibą była Francja, później Londyn, Wielkiej Brytanii. I ten wysiłek podjęli nasi przodkowie. Podjęli, mimo że za ten wysiłek można było co najmniej zapłacić, jeżeli nie torturami, to na początek, później obozem koncentracyjnym, a jakże często śmiercią. I to jest to, co pokazuje, że pokazuje ten fenomen polskiego państwa podziemnego. Te warunki tak trudne, a mimo to nasi przodkowie je pokonali i stworzyli coś takiego, czego, to trzeba również podkreślić, nie stworzył żaden inny naród w okupowanej Europie. To jest doświadczenie wyjątkowo polskie. I to jest doświadczenie, z którego możemy być dumni. I to jest doświadczenie, które nie ograniczyło się do czasów II wojny światowej. Bo to podziemie znowu wróciło po latach. Bo jak Polska znalazła się, jak czytamy w Testamencie Polski Walczącej, czyli ostatnim takim dokumencie Polskiego Państwa Podziemnego, Rady Jedności Narodowej. Pod nową okupacją, przez kilkadziesiąt lat żyliśmy w niewoli, to podziemie znowu wróciło po stanie wojennym, znów w zupełnie innych warunkach, to jest nieporównywalne, ale przecież do tych kodeksów zachowania w czasach stworzonych w czasie okupacji niemieckiej, do tych rozwiązań konspiracyjnych, do tego, jak śpiewano wtedy w piosenkach, moją ojczyzną jest Polska podziemna. To wróciło znowu w innym wymiarze, w kolejnym pokoleniu, pokoleniu lat 80. I to pokazuje, że to nie jest jednostkowy taki wybór czy konstrukcja polskiego państwa podziemnego. To tkwi w naszej historii, to tkwi w nas. Polskim państwem, z polskiego państwa podziemnego możemy być dumni. Nie tylko z tego, że było to jedyne takie państwo w podziemiu, stworzone w okupowanej Europie, ale z rozmachu tego państwa. Bo tutaj trzeba było na samym początku pokonać, po tej klęsce września 1939 roku, jeszcze jedną rzecz. Wiemy, czym był etos oficera Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Na kulcie wojska odzyskanej, odbudowanej armii powstało to państwo. I ta armia tej niepodległości obroniła w latach 1918-21. No nie dała rady później, gdy musieliśmy walczyć napadnięci ze wschodu i z zachodu, z dwoma systemami totalitarnymi. I to państwo przestało istnieć po 5 tygodniach. Proszę sobie wyobrazić, jakie to było psychiczne obciążenie. To państwo przestało istnieć. Polska, odzyskana po blisko wiekowej niewoli, istniała niespełna 2 dekady. I znowu została pozbawiona niepodległości, jakie to było psychiczne obciążenie. I właśnie żołnierze, oficerowie Wojska Polskiego, oni stanęli przed wyborem. Co dalej? I trzeba było zdjąć mundur. Trzeba było zdjąć mundur. I nie wszyscy byli na to gotowi. Dlatego wielu poszło tą drogą przez Węgry, Rumunię do Francji. Bo sobie nie wyobrażało walki w cywilu. Jak to? Żołnierz zdejmuje mundur i tak w marynarce.
przebrany za kolejarza, za zwykłego człowieka. I te pierwsze tygodnie, myślę, były najtrudniejsze, jesieni 1939 roku. Ta ogromna klęska, zapadł się świat, można powiedzieć, ale niemal bardzo szybko Polacy podnieśli się z tego upadku. Bardzo szybko i zaczęły powstawać spontanicznie różne struktury podziemne, zbrojne, cywilne. Zaczęto już wtedy, jesienią 1939 roku, wydawać prasę podziemną. Tą prasę, która, tą bibułę, o której pisał marszałek Józef Piłsudski, która weszła tak do polskiej historii. Prasę, która nie tylko przekazywała nam informacje, wiadomości, ale to, co zawsze w niewoli jest ważne, czego ludzie potrzebują, będąc w niewoli, bycia wspólnotą, bycia razem. Istnienie niezależnej prasy poza informacją budowało więzi społeczne, bo ktoś to musiał wydać, ktoś to musiał kolportować, potem czytać, przekazać jeden drugiemu. A za to groziło co najmniej aresztowanie i tortury, a później śmierć. I dziesiątki tysięcy, jeżeli nie setki tysięcy ludzi podjęło to ryzyko. To budowało niezwykłą więź i wspólnotę. I to jest też rola prasy podziemnej, która była wydawana. To jest te, przecież koło różnie się ocenia, do 1500 tytułów, ale to są książki. Książki, które dzisiaj chyba są lekturami, panie ministrze, albo mam nadzieję, że będą. To jest Dywizjon 303, to są Kamienie na Szaniec. To wtedy pojawiły się po raz pierwszy wydane właśnie w tajnych wojskowych zakładach wydawniczych. Wielkim podziemnym koncernie, który, powiem, przerabiał tony, setki ton papieru. Papier był reglamentowanym towarem, a biuletyn informacyjny Armii Krajowej, główny organ Armii Krajowej, wydawany w nakładzie, w okresie największego rozwoju, w nakładzie do 50 tysięcy egzemplarzy, chyba 840 kg, czyli tonę papieru potrzebowano na jeden numer. Na jeden numer. Ile ton papieru, jaka armia ludzi musiała w to być zaangażowana. I to było niezwykle istotne. Ta sieć drukarni, przecież tylko w Warszawie ukazywały się dziesiątki pism. I to również tych nie, również o wysokim poziomie prawda, artystycznym. Wymienię tu chociażby Sztukę i Naród. Takie nazwiska, prawda, jak Gajc, jak Trzebiński, jak Baczyński. No gdzie oni drukowali? Oni drukowali właśnie w podziemiu. Ta działalność kulturalna była też jednym z przejawów walki państwa podziemnego. Te koncerty organizowane w domach prywatnych. To, że ludzie zbierali się, żeby słuchać zakazanego wtedy Chopina, arcypolskiego Chopina. Ale to jest tylko jeden element tej aktywności państwa polskiego. Państwo tu mają taki schemat, tu można by godzinami mówić, bo był ten pion polityczny. Partie polityczne zeszły do podziemia. I rzeczywiście wszystkie relacje, wspomnienia tych pierwszych tygodni po klęsce wrześniowej mówią, że nie byliśmy przygotowani do tego. Spotykano się w kawiarniach, nie dbano o konspirację. I to się tragicznie bardzo skończyło. Bohaterowie tego czasu pierwszego leżą dzisiaj na Palmirach. Od
marszałka Sejmu, ludowca Macieja Rataja, po działacza PPS-u Mieczysława Niedziałkowskiego, po aresztowanych działaczach Stronnictwa Narodowego, oni już nie na Palmirach, chociażby profesorze, wybitnym naukowcu Rybarskim, profesorze Staniszkisie. Ci ludzie wiedzieli, że muszą zejść do podziemia i tworzyć te struktury. Oczywiście jeszcze jest jedna kwestia. Proszę Państwa, to wszystko odbywało się, nie ukrywajmy, często mówi się o jedności, o zgodzie, ale ludzie mają temperament polityczny, spierają się, to jest naturalne. I tej aktywności również towarzyszyły spory. Przecież wśród tych czterech partii politycznych, największych, które działały w podziemiu, tworzyły namiastkę podziemnego, można powiedzieć, parlamentu, reprezentacji. To był najpierw Polityczny Komitet Porozumiewawczy, ale później Rada Jedności Narodowej. Przecież tam była tam było i Stronnictwo Narodowe, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy, jakże różne programy. I te konflikty były, ci ludzie się spierali, ale potrafili wznieść się wobec tego zagrożenia, potrafili ponad te podziały i coś wspólnie budować. Na czele Rady Jedności Narodowej, tego pionu politycznego, tej namiastki parlamentu podziemnego stała jakże legendarna postać, która utożsamia nam, ilustruje tragiczne dzieje. W ogóle przez tą postać można opisać historię kilkudziesięciu lat. To jest działacz Polskiej Partii Socjalistycznej Kazimierz Burzak. On już był starszym człowiekiem, gdy rozpoczęła się wojna. Miał za sobą walkę z caratem na początku XX wieku. Został skazany na wieloletni wyrok jeszcze przez władze carskie więzień Schlisseburga. Później był wiceprzewodniczącym Robotniczej Rady Obrony Warszawy w 1920 roku, gdy zagrażała nam nawała ze wschodu. Później przez 20 lat działaczem PPS-u. Później przez lata okupacji stał później na czele Rady Jedności Narodowej, a jego dzieje w następnych latach są dziejami również niepodległej Polski. Został skazany w procesie 16. Już ten staruszek w Moskwie, charakterystyczna twarz, siwe włosy, siwy włos, pseudonim Bazylii, a później zwolniony z Moskwy przyjechał tutaj aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, skazany, umarł 30 kwietnia 1950 roku w więzieniu w Rawiczu, w przeddzień tego robotniczego święta, które tyle razy sam organizował przez kilkadziesiąt lat, w przeddzień 1 maja. No, tacy to byli ludzie, którzy tworzyli te struktury polskiego państwa podziemnego. Jeszcze była ta administracja, fenomen administracji cywilnej, delegatura rządu na kraj. Można powiedzieć, odpowiednik rządu polskiego, legalnego rządu polskiego z siedzibą, jak już mówiłem, we Francji, w Paryżu, później w Londynie. Kolejni delegaci spośród 11 delegatów, ostatni, Jerzy Braun, więziony przez komunistów, pierwszy, Marceli Ratajski, zamęczony przez Niemców. Jeżeli patrzymy na
11 delegatów i ich zastępców, 3 także zostało zamordowanych przez Niemców, 2 trafiło do sowieckich łagrów, 5 trafiło do komunistycznych więzień. To są te losy ludzi polskiego państwa podziemnego. Jan Stanisław Jankowski, również też sądzony w procesie w Moskwie, gdzieś na ludzkiej ziemi później przepadł. Razem z, ale to dużo wcześniej już, z generałem Leopoldem Okulickim, Niedźwiadkiem, ostatnim dowództwem Armii Krajowej, tej części zbrojnej polskiego państwa podziemnego, tej części, która jest, jak mówię, najbardziej znana, najbardziej doceniona. Tej części Armia Krajowa, chyba nie ma miasteczka, nie ma miasta, w której nie byłoby ulicy, ronda Armii Krajowej. Ten poczet sztandarowy, te liczne grupy rekonstrukcyjne pokazują, że pamięć o Armii Krajowej trwa i będzie nadal trwała. I Armia Krajowa jest w polskich duszach, pamięć o niej. Tylko to są ludzie już w mundurach w czasów powstania warszawskiego. My mówimy o tym państwie podziemnym, cywilnym. Długo by mówić, proszę Państwa, dużo by mówić o ludziach, o strukturach, ale jeszcze jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, bo rzeczywiście ta aktywność, ta liczba pomysłów. Mówiliśmy tutaj o bibule, o tym. Zacząłem mówić o tajnym nauczaniu. To był rzeczywiście fenomen. Niektórzy mówią, że nawet 1 000 000 osób nim było objęte. Być może aż tyle. Ale proszę Państwa, to pokazywało, że ci ludzie, którzy wtedy tworzyli te struktury w różnych wymiarach, w różnej aktywności polskiego państwa polskiego, nie myśleli o dzisiaj tylko, o przyszłości, o młodym pokoleniu, że my musimy to młode pokolenie obdarzyć wiedzą, wychować, bo kiedyś będzie ta wolna Polska i oni będą potrzebni tej wolnej Polsce. I dlatego to się rzecz wydaje niezwykła, ale nie uczono gdzieś w małych wioskach, w chacie, miejscowy nauczyciel spotykał się z grupką dzieci. Ale przecież w podziemiu działały również wyższe uczelnie. 3 000 studentów tych tajnych kompletów Politechniki Warszawskiej, 2 000 studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Poznański, Poznań włączony do Rzeszy, prawda, działał, jego struktury, Polski Instytut Zachodni działał tutaj, około 1 000 studentów. I nie tylko tam zdobywano tytuły magistrów, ale broniono również doktoraty, a było kilka habilitacji. To pokazuje ten wysiłek tego Departamentu Oświaty i Kultury na czele z profesorem Julianem Krzyżanowskim. I kwestia taka, że oni patrzyli w przyszłość. Przecież Departament Odbudowy kreślono w podziemiu wizję przyszłej Polski. Departament Skarbu. Pracowano nad budżetem już wolnej przyszłej Polski. Tutaj odbywały się egzekucje, rozstrzeliwano ludzi. Człowiek wychodził z domu i nie wiedział, czy wróci z powrotem do domu. A tutaj myślano, że kiedyś to się skończy. I rzeczywiście to doświadczenie, te plany, prawda, powstały w czasie wojny, dotyczące szczególnie zagospodarowania ziem zachodnich. Nawet późniejsza władza po 1945 roku, tak wroga tym strukturom, władza, która wydała wyrok śmierci na polskie państwo podziemne, z tego dorobku korzystała.
Władysław Gomułka, przecież ziemie zachodnie. To była praca tych ludzi, w jak trudnych warunkach, w podziemi. A o pomysłowości, państwo wiedzą o małym sabotażu, o szarych szeregach. To jest osobna karta. O samej Armii Krajowej będziemy mówić 14 lutego w przyszłym roku, 75. rocznica. Ale inne działania. Przecież akcja N, jakże nowoczesna akcja, byśmy powiedzieli. Taki front wewnętrzny skierowany przeciwko Niemcom. Dziesiątki pism, setki ulotek wydawanych w języku niemieckim, mających kolportowanych wśród ludności niemieckiej, wśród żołnierzy niemieckich, mających ich dezinformować. Polacy stworzyli fikcyjne, można powiedzieć, organizacje niemieckie, nieistniejące, które wydawały swoje pisma po niemiecku i kolportowane wśród żołnierzy niemieckich, kolportowane wśród ludności niemieckiej, opisujące o tym, że żołnierze, wy walczycie tutaj, a ci z NSDAP, z partii nazistowskiej, są gdzieś na tyłach, dobrze żyją. To wszystko wpływało na morale. Ale były też akcje spektakularne. Wysyłane pisma do zakładów niemieckich, że 1 maja ma być dniem wolnym i pracodawcy mają zapłacić robotnikom za ten dzień. Pisma, które wywołały popłoch, że mieszkańcy Niemcy mieszkający w Generalnej Guberni mają zostać ewakuowani. To pokazuje wszystko, proszę Państwa. I te materiały docierały w głąb Niemiec również. To pokazuje skalę zaangażowania. Zaangażowania, i po raz kolejny podkreślę, zaangażowania, za które każdy, kto się tym podejmował, miał gdzieś z tyłu głowy to, że mogą przyjść po niego w każdej chwili, że będzie poddany torturom, a później, że może zapłacić za to śmiercią. A mimo to nie brakło dziesiątków tysięcy ludzi, którzy w tą aktywność się zaangażowali. I to pokazuje, bo tą działalnością podziemną był od szczebla tutaj centralnego przez dawne województwa, powiaty, ta struktura działała aż do gminy. Zaangażowane w to były setki tysięcy Polaków. Bo to państwo podziemne czekało na ten moment, że ono wyjdzie na powierzchnię, że będzie tym zalążkiem państwa niepodległego. Tak się nie stało. Wbrew woli Polaków. O tym też jest mowa w ostatnich dokumentach Rady Jedności Narodowej, że alianci zachodni zdradzili nawet te zasady, które podpisali w Karcie Atlantyckiej w 1931 roku, czyli takim dokumencie, który mówiącym, jak ma wyglądać przyszła Europa po wojnie, po tej strasznej wojnie, że żaden naród nie może być obdarzony rządem, który zostanie wyłoniony bez pytania jego wolę, również, że zostaną zmienione granice. To był 1941 rok, 2 lata później w Teheranie. Już wiemy, jakie podjęto decyzje. Później przypieczętowała je Jałta i polskie państwo podziemne było ofiarą. Nie polskie państwo podziemne, ale wszyscy ci ludzie zaangażowani w to. Bo żeby ustanowić tutaj władzę komunistyczną, trzeba było zlikwidować polskie państwo podziemne. Tą strukturę, tą żywą tkankę narodu, żywą, funkcjonującą tkankę w postaci oddziałów zbrojnych, w postaci podziemnej administracji cywilnej. My patrzymy na wejście Sowietów na wschodzie przez pryzmat właśnie deportacji, aresztowań żołnierzy Armii Krajowej.
ale przecież tak samo na wschód wyjeżdżali do później tutaj w Polsce Lubelskiej już do ubeckich kazamatów trafiali delegaci okręgowi, powiatowi, a skład sądzonych, porwanych z Puszkowa, 16 przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego, wskazuje tą reprezentację. Tam był i dowództwa Armii Krajowej, generał Kulicki, tam był i delegat Jan Stanisław Jankowski, delegat rządu, tam był Bazyli, Kazimierz Pużak, przewodniczący Rady Jedności Narodowej. Tam byli przedstawiciele wszystkich partii, tam byli ministrowie. To był symboliczny taki koniec, wyrok wydany na Polskie Państwo Podziemne. Ale Polskie Państwo Podziemne jeszcze działało. Chwilę. W styczniu została rozwiązana Armia Krajowa, Rada Jedności Narodowej przeniesiona do Krakowa. Generał Kulicki urzędował w Częstochowie u stóp klasztoru jasnogórskiego 1 lipca 1945 roku wydała swój ostatni dokument, Testament Polski Walczącej, apel do świata. I tam jest to posłanie, które zostało przekazane następnym pokoleniom. Tam jest wręcz napisane, że zaczyna się nowa okupacja, że Polska jako pierwsza stawiła opór w 1939 roku, ale tam są też te punkty, jak ma wyglądać Polska przyszła, Polska demokratyczna. I ten testament realizowały przez następne dziesięciolecia kolejne pokolenia Polaków. I ten testament został po wielu latach zrealizowany. Dzisiaj żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce i tą wolną, niepodległą Polskę zawdzięczamy temu wysiłkowi, ale zawdzięczamy państwa wysiłkowi, temu doświadczeniu i też tej pamięci o tamtym czasie. I mam nadzieję, że tą pamięć przekażemy również następnym pokoleniom. Dziękuję. Dziękujemy panu prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, doktorowi Jarkowi Szarkowi za żywą lekcję historii. Mam pytanie, czy ktoś z państwa, mamy na sali kombatantów, mamy na sali pedagogów i mamy na sali dzielną polską młodzież. Mamy na sali również historyków. Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie? Chciałby zabrać głos? Śmiało. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo, ale nie dam rady tak dłużej postać, ja mam trochę do powiedzenia, więc na siedzący postaram się państwu przedstawić. Otóż w latach 30. chodziłem do szkoły powszechnej, tak zwanej, prawda, ponieważ dzisiaj jest tu chyba wiceminister szkolnictwa, to chcę te sprawy niektóre przypomnieć. No, w tej szkole powszechnej mieliśmy bardzo ciekawe podręczniki. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj jest reforma szkolnictwa, prawda? I tam się kasuje gimnazjum. I bardzo dobrze, że się kasuje to gimnazjum, bo ono dzisiaj jest naprawdę niepotrzebne. Nie? Ale kiedyś było dość ważne, bo to dawało tak zwaną małą maturę. Nie? Dzisiaj to pojęcie już przestało istnieć. Nie? Dlaczego o tym mówię? Bo pamiętam, jak w Armii Krajowej żeśmy przerabiali podchorążówkę tak zwaną, nie? No to
żeby dostać podchorążego, stopień podchorążego, to trzeba było mieć małą maturę, nie? Czyli 4 klasy gimnazjum. Ja akurat chodziłem do 4 klasy na te komplety, tajne komplety gimnazjalne, nie? Nie miałem ukończonej tej małej matury, ale już chodziłem do 4 klasy. No to dostałem tylko stopień kaprala, a podchorążego już nie dostałem. To nie było tak, jak to było w PRL-u, prawda? Że oficerem można było zostać, mając 7 klas, czy w ogóle nawet. Tak, 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 tak. No i dlaczego wspominam tą szkołę? Bo my przede wszystkim. Ważna jest nauka, ważne są podręczniki. My mieliśmy na przykład z języka polskiego podręcznik, to na pierwszych stronach był Józef Piłsudski, w okopach były wiersze o Emilii Plater, pułkownik Kula Lys. To był takim naszym bohaterem. Były wiersze na ten temat języka polskiego. No już nie mówię o historii, o podręcznikach do historii. Tam było bardzo szczegółowo, prawda, wszystko wymienione. Piłsudski to był w okopach pokazany, na koniu wszędzie był, prawda. No, znaczy, żeśmy to poznawali i byliśmy w tym kierunku wychowywani, bo to głównie wychowywała nas szkoła, harcerstwo, kościół, prawda, to... W domu to raczej tak mniej, bo to byliśmy wymieszani, była młodzież i zamożniejsza, i młodzież biedna, bo byli też tacy, prawda, ale jakoś w harcerstwie tych różnic żadnych nie było. Nie? Żeśmy wyjeżdżali na obozy harcerskie. Te obozy harcerskie to były bardzo ciekawe, no ale to jest inny w ogóle rozdział. Nie? Najczęściej wyjeżdżaliśmy tu do Puszczy Kampinoskiej, ale już w 1939 roku mieliśmy jechać do lasów pod Mławą. Poprosimy pytanie do pana prezesa, tak? Do prelegenta. Nie, to ja zaraz przejdę. Pod Mławą mieliśmy wyjechać, nie wyjechaliśmy. Ale jak wybuchła wojna w 1939 roku, to powiem szczerze, my żeśmy się nawet cieszyli, bo byliśmy przekonani, że my za tydzień to będziemy w Berlinie. No. Żeśmy tą bitwę o Polskę żeśmy przegrali, co prawda, ale wojna się toczyła dalej. Nie? No, chciałem się dostać, mając 16 lat, chciałem się dostać do Armii Krajowej. Proszę Państwa, nie przyjęli mnie, pomimo że miałem wprowadzającego. Powiedzieli mi, że jak będę miał 17 lat, żebym przyszedł, bo oni od 17 lat przyjmują do Armii Krajowej i będę zaprzysiężony, jak będę miał 17 lat. Nie? Dlatego mam pytanie do prezesa IPN-u. Nie? Ponieważ dzisiaj się bardzo dużo mówi na temat powstania warszawskiego, ja od 70 paru lat to słyszę tylko jedno, że w powstaniu walczyły szare szeregi, że kobiety z butelką szły tam pod czołg, że młodzież walczyła, no, a ani słowa się nie mówi o Armii Krajowej, a przecież to Armia Krajowa walczyła w powstaniu warszawskim, a szare szeregi, powiedzmy, i sanitariuszki, młodzież, to były jakieś tam oddziały harcerskie, pomocnicze, które nie walczyły, a raczej tam wspierały tych walczących w różnych okolicznościach, prawda? Były wspierane, nie? Dobrze, to poprosimy teraz pana prezesa tutaj o odpowiedź, bo będą na pewno chętni do zabrania głosu jeszcze i też ich chciałabym tutaj poprosić, dobrze? Jeśli ja przekażę tutaj mikrofon panu prezesowi. Bardzo proszę. To jak już, tak? Tak.
Dziękujemy pięknie. Szanowni... Szanowny panie, no, pozwolę się, pan wybaczy, ale nie zgodzić. No, ja tak myślę, nie wiem, być może tutaj nawet, jeżeli byśmy zapytali młodzież, powstanie warszawskie, pierwsze skojarzenie, no to jest Armia Krajowa, tak, tak myślę. Muzeum Powstania Warszawskiego jest, no ale tam jest historia Armii Krajowej. Panowie tu również siedzą, prawda, z tymi opaskami. Armia Krajowa w pierwszym szeregu panowie siedzą. I my pamiętamy, oczywiście, ale to jest, nie wiem, czy młodzież, prawda, na sztandarze nawet, AK, tutaj nie, to jest... Ale... Ja rozumiem, nie? Nie. Ja rozumiem, że, ale to Armia Krajowa, przecież to bataliony Zośka, Parasol, no przecież Armia Krajowa wszystka. Dobrze. Ale nikt nie kwestionuje. No przecież nawet się mówi Powstanie Warszawskie, największa bitwa Armii Krajowej. Szanowni państwo, ja jestem tutaj głosem porządkującym. Taka rola mi przypadła ważna, trochę niewdzięczna. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby, ja podkreślę, zadać pytanie odnoszące się do wykładu? Widzę historyków, zacnych historyków. Bardzo proszę śmiało. Jeśli nie będzie pytań, to przejdziemy do kolejnej części. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze ochotę zabrać głos? Szanowni państwo, nie widzę. W takim razie chciałabym państwu bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą obecność. Chciałabym podkreślić, że na nas wszystkich, na Instytucie Pamięci Narodowej, na pedagogach i na was, droga młodzieży, spoczywa obowiązek niesienia pamięci o polskim państwie podziemnym, a na nas starszych, uczenia tej pamięci młode pokolenia Polaków. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w naszej żywej lekcji historii. Kilka informacji przygotowaliśmy dla państwa i dla młodych, i dla starszych publikacje Instytutu Pamięci Narodowej. Będą one do pobrania przy wyjściu. Jako pracownik Biura Edukacji Narodowej chciałabym powiedzieć, że rozpoczynamy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej cykl szkoleń dla nauczycieli. Pierwszym tematem będzie właśnie fenomen polskiego państwa podziemnego. Szanowni państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję również Ministerstwu Edukacji Narodowej za wsparcie i dziękuję pracownikom Biura Edukacji Narodowej, moim koleżankom i kolegom za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękuję.